niebieskiego narożnika z klubu WKS Sobieski Żagań. Zapraszam zawodnika Łukasz Kozyra. Cut my life into pieces. This is my last resort. Suffocation, no breathing. Don't give a fuck if I die or bleeding. Do ringu zmierza już Łukasz Kozyra, zawodnik reprezentujący Wojskowy Klub Sportu Walki Żagań. Żagań jest znany ze swoich kickboxerskich tradycji, jak to na całym Dolnym Śląsku. Ten kickboxing naprawdę jest uprawiany, jest lubiany i często wybierany przez młodych adeptów. Zaledwie 18-letni zawodnik, który zmierzy się z innym talentem, młodym talentem polskiej sceny kickboxingu, Bartoszem Zającym. Do czerwonego narożnika zapraszam zawodnika klubu Hany Nowy Sąd. Proszę Państwa, oto Bartosz Zając! I powoli zmierza do ringu miejscowa gwiazda Bartosz Zając. Zawodnik, który już na zawodowstwie ma czym się pochwalić. Walczył na Mixed Fight Gala, jest członkiem ekipy Mixed Fight Gala. Ta niemiecka organizacja chciałaby na nim oprzeć swoje eventy. Walczył w Chinach na gali Wuling Feng, gdzie też miał przyjemność pojedynkować się. No to już są naprawdę wielkie, wielkie osiągnięcia jak na zawodnika, który ma dopiero przecież 21 lat. To już jest coś. Bartosz Zając właśnie wchodzi do ringu. Niezwykle ekscytujący, niezwykle utalentowany, bardzo, przede wszystkim bardzo dobrze wyszkolony młody zawodnik. No jego ojciec dzisiaj został znokautowany. Zobaczymy, jak to wpłynęło na zawodnika. 93 cm wzrostu, 19 lat, klub WKS Sowiecki Żagań. Łukasz Kozyra! W czerwonym narożniku, 77 kg, 180 cm wzrostu, 21 lat, klub Hany Nowy Sąd. Oto Bartosz Zając! Walka odbędzie się na zasadach K1, 3 rundy po 3 minuty. Sędzia ringowy Maciej Bajtak. Już zawodnicy na środku ringu, ostatnie instrukcje i zaczynamy za moment. Trzy rundy po 3 minuty. Runda pierwsza. No, rozpoczynamy. Runda pierwsza. Obydwaj zawodnicy z klasycznej pozycji. Teraz próbuje tę pozycję zmieniać Łukasz Kozyra. A Bartosz Zając spokojnie. Oj, trafił! Mocnymi ciosami jeszcze kolano. Ląduje na głowie Łukasza Kozyry. Przypomina sędzia, że tylko raz można ściągnąć głowę na kolano. No zobaczymy, czy zakwalifikuje to jako faul, czy w jakiś inny sposób. Od razu rzucił się Bartosz Zając na swojego rywala. No i pokazuje tutaj Łukasz Kozyra, no nie będzie kontynuował walki. Bartosz Zając, zgodnie z przewidywaniami, w pierwszej rundzie nokautuje Łukasza Kozyrę. Gratulacje, czekamy na kolejne występy utalentowanego zawodnika Hany Nowy Sąd.
w pierwszej rundzie zwycięża czerwony narożnik Bartosz Zając! Halny Nowy Sącz! Wręczenie pucharów oraz nagród rzeczowych prosimy członka zarządu Halny Nowy Sącz, panią Annę Pławecką. Musimy zostać przez na chwilę. Bartek, bardzo szybkie, przekonywujące zwycięstwo. Ogromna ilość ludzi przyszła cię tutaj dzisiaj dopingować. Czy jest coś, co chciałbyś powiedzieć swoim kibicom? Możemy przyciszyć muzykę na chwilę? Dziękuję. Pierwsze, co to chcę powiedzieć, ci, którzy mają jakieś komentarze wobec mojego taty, to sobie oszczędźcie, zostawcie je dla siebie, bo tak naprawdę, poczekajcie, bo tak naprawdę połowa mężczyzn tutaj nie ma takich jaj jak on. Naprawdę, to co gość robi, to jest szacunek. Naprawdę. Ja mu mówiłem, mama mu mówiła, że odradzaliśmy. Ale ja też go nie słucham i nie dziwię się, że mnie nie posłuchał. Dziękuję. Proszę państwa, Bartosz Zając, ogromne brawa.